Folkowisko Szczytna 2013. Pod takim hasłem w Szczytnej odbyły się folkowe zderzenia czesko-polskiego pogranicza. W tym roku impreza ta została zorganizowana po raz pierwszy i odbywała się równolegle z 19. Wielką Fetą Agroturystyczną. Jest to pierwsze folkowisko, aczkolwiek jest to traktowane jako impreza towarzysząca. Staramy się w skład Agrofety lub w dniach poprzedzających lub w dniach, których następują po Agrofecie, włączać w to różnego rodzaju imprezy towarzyszące. W tym roku jest to folkowisko, mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. W roku bieżącym jest to pomyślane jako impreza pokazująca folk dwóch narodów, czyli Polski oraz Czech. Na scenie występowało 8 zespołów folkowych z Polski i z Czech. Między innymi występowały takie kapele z Czech jak Chwile oraz Kamion. Odbył się również 18. przegląd przyśpiewek wiejskich, w którym występowały takie zespoły ludowe jak Ścinawianki, Kukułki, Niwianki, Jugowianki, Woli Bożanki, Aster i Kędziołeczka. Pierwsze miejsce zajął zespół Woli Bożanki, otrzymując nagrodę główną ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Statuetkę dla najlepszego zespołu wręczył senator RP Stanisław Jurcewicz. Czy Państwo cieszycie się z zajęcia pierwszego miejsca? Bardzo. Kto by się nie cieszył? Tym bardziej my. Ponieważ to już jest kolejny nasz puchar i kolejny sukces tutaj. I największym sukcesem zespołu Woli Bożanki to jest właśnie puchar ministra za przyśpiewki w Szczytnej. Latem jeszcze gorąco i zabawy też, obowiązki, podatki i w ogóle wiesz. Każdy chciał na stołu uciec, jak na talę cieć, jest pakuje manatki i rusza na wieś. Coś fajnego, fajnie, że właśnie w Polsce się podtrzymuje tradycje, kultywuje się pewne takie dorobek kulturalny w regionie. Na deptaku wystąpiły mażoretki z Republiki Czeskiej. Jak wam się tańczy? Úžasně, protože diváci tady jsou moc milí, krásně nám tleskali a to nás vždycky potěší. Co teraz pokážete v tom druhém tanci? To bude tanec, muzika i tanec. Tanec, muzika, tanec, akrobacie, gymnastika, takový tanec s třásněmi. W tym dniu odbyły się liczne konkursy, takie jak konkurs wypieku chleba, a Nadleśnictwo Zdroje w Szczytnej zorganizowało konkursy dla dzieci i przybyłych osób. Zwierzęta. Czy żubr w Polsce jest objęty ochroną? Bardzo dobrze. Jesteśmy tutaj już po raz szósty w Szczytnej, wcześniej byliśmy w Polanicy. Mamy tutaj stoisko edukacyjne, na którym najmłodszym tutaj mieszkańcom Szczytnej i okolic, wszystkim gościom prezentujemy w ramach edukacji leśnej pracę leśnika. Pokazujemy, jak wygląda praca, jak można zdobywać poprzez naukę, też nauczyć się nie tylko ogólnych przedmiotów, ale też poznać las, poznać otoczenie. Nieopodal tego stoiska znajduje się konkurs drwali. On co roku się odbywa, Państwo co roku go organizujecie. Konkurs drwali odbywa się tutaj w Szczytnej po raz szósty. Wcześniej, jak wspomniałem, odbywał się w Polanicy. Jest to konkurs organizowany dla pilarzy pracujących na co dzień w naszych pięknych lasach. Polega on, składa się z czterech konkurencji. Są to przeżynka na dokładność, okrzesywanie, a także rzeźbienie w kłodzie już według własnej inwencji twórczej. Również konkurs jest przerywany takimi ciekawymi konkursami dla publiczności. Mamy w tym roku przygotowane trzy takie świetne zabawy, które polegają na tańczeniu na drewnianych krążkach, na przeżynaniu kłody piłą Moja Twoja, a także na rzucaniu rzutkami do makiet dzika i zająca. Przyjechaliśmy tutaj na wakacje z Gdańska. Czy Państwo zawodowo tańczycie? Nie, jedynie tylko nasz syn chodził na takie kursy tańca, więc mam nadzieję, że może patrząc na niego coś tam przeszło na nas. A jak wam się tańczyło? Bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie z moją małżonką tańczyć jest. Chciałbym, drodzy Państwo, wiedzieć, że muzyka będzie mocno zróżnicowana.
również rozstrzygnięto konkurs na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na Agrofecie. Jest to miejsce propagowania agroturystyki nie tylko w powiecie kłodzkim, ale też dla tych, którzy przyjeżdżają, turystów i zapoznanie z ofertą. A cel jest co roku ten sam. Wyróżniamy gospodarstwa, które biorą udział w konkursie na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w powiecie kłodzkim. I kto w tym roku wygrał? Wygrało gospodarstwo, które na to zasłużyło. Pani Kuczwalska wygrała pierwsze miejsce z Kątów Byszyckich. W ramach Dni Kronik z okazji 40-lecia miasta Szczytna tutejsza biblioteka publiczna wystawiła część kronik znajdujących się w jej zbiorach. Mieszkańcy Szczytnej mogli oglądać kroniki, które powstały na terenie miasta i gminy. Kroniki szkół, zakładów pracy. I też również sami mieszkańcy tutaj swoją taką kronikę wystawiają, bo zauważyłem, że jeden jest mieszkaniec. Jedna, jedyna prywatna kronika, kronika ulicy Kościelnej, którą zrobił pan Andrzej Tysiak, były mieszkaniec tej ulicy. I poprosili mnie po prostu moi znajomi, bo ja te materiały po prostu se zbieram. Jestem takim troszeczkę, no właśnie, lubię to. Ja to jest taka namiastka tego wszystkiego, co ja posiadam i mam. Ja mam parę albumów, które to obok tego tutaj stoją. Mam takich 25 różnych albumów związanych właśnie, między innymi właśnie ze Szczytną. I tutaj oczywiście senator dwóch kadencji, Kaziu Drożdż, no przecież nie mogło o nim zapomnieć przecież, nie? I tak dalej, i tak dalej. Odbyła się również wystawa fotografii Szczytna wczoraj i dziś. A wieczorem na scenie wystąpiła grupa czeska Soft Easy Bluegrass Music. Na scenie prezentowana była również muzyka disco w wykonaniu zespołu Chris Band Show, a gwiazdą wieczoru była Sylwia Grzeszczak. Myślę, że w następnych latach będziemy kontynuować. Nie wiem, czy to akurat będzie cały czas pokazywanie i polskich, i czeskich zespołów, ale pewnie tak. Natomiast na pewno będziemy rozszerzać ofertę polskich zespołów folkowych, bo to jest cały czas bardzo popularna muzyka. Jeszcze się chciałem zapytać na temat Agrofety. W tym roku jest 19. Agrofeta. W następnym roku będzie okrągła rocznica 20. Czy coś specjalnego Państwo szykujecie na tą rocznicę? Postaramy się, aby program był jak najbardziej atrakcyjny. Po prostu. Nie planujemy tutaj żadnej wielkiej fety z okazji wielkiej fety, a więc żadnej wielkiej rocznicy tutaj raczej nie będziemy celebrować. Ale potraktujemy tę okazję jako pretekst do przygotowania jak najlepszego programu na 20. Wielką Fetę Agroturystyczną. Wesele, wesele, jutro poprawiny, za 9 miesięcy przyjdziemy na chrzciny. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.